powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które tym razem odbyły się w Grzegorzewie, wystartowało 17 drużyn. 14 męskich i 3 kobiece. Wójt gminy Grzegorzew, pani Bożyna Dominiak, oficjalnie przywitała wszystkich przybyłych i otworzyła zawody. Między innymi głos zabrał prezes zarządu powiatowego OSP RP, druh Robert Kropidłowski. Ochotnicze straże pożarne zdały egzamin jak chyba żadna organizacja w tym kraju. To całkiem nowe zadania, całkiem inne zaangażowanie i ogromne zaangażowanie i poświęcenie i niezwykły heroizm i odwaga, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy to duchowie działali w ramach dowozu, dojeżdżania do wszystkich tych, którzy znaleźli się w kwarantannie lub w izolacji. Gminę Kościelec reprezentowało aż 5 zespołów, 3 męskie i 2 kobiece. Startującym drużynom dopingowali wójt gminy Dariusz Ostrowski, prezes zarządu gminnego OSP RP Józef Pacholski oraz członkowie zarządu. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach. Sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. Zobaczmy, jak dzielnie rywalizowały nasze kościeleckie drużyny. W 2018 roku kobieca drużyna pożarnicza zajęła Kościelec, no i w tym momencie wystartowały te dwie jednostki. Przypominam, jednostka OSP Ochę, tor pierwszy, jednostka OSP Dobruch, tor drugi. Klasyfikacja generalna zawodów uplasowała się następująco. W grupie A mężczyzn najwyższe pierwsze miejsce przypadło druhom z Różkowa I. Druhowie z OSP Straszków zajęli 2 miejsce. 6. lokatę wywalczyła drużyna z Dobrowa. Natomiast w grupie C kobiet laur zwycięstwa przypadł paniom z OSP Dobrów.
Na drugim miejscu znalazły się druhny z OSP Ruszków I. Na zakończenie zawodów drużyny odebrały puchary i nagrody. Wójt gminy Kościelec ufundował i wręczył wszystkim startującym kościeleckim ekipom nagrody pieniężne. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca, będą reprezentować naszą gminę na zawodach wojewódzkich. Wszystkim startującym gratulujemy osiągnięcia tak spektakularnych wyników i życzymy powodzenia na dalszych etapach.